Zamiast grać według scenariuszy danych mi przez rodziców, społeczeństwo, środowisko czy genetykę, wcielać będę w życie własny scenariusz uwzględniający moją osobistą hierarchię wartości. I cześć, witam Was w nowym tygodniu. To jest taki przejściowy tydzień między. Miesiącami, aura jest taka, że przyda nam się pomarańczowa energia, zarówno z mojego sweterka, jak i z tej pomarańczowej naszej teczki, która dzisiaj zawiera znowu jedną z klasycznych książek. Jakoś tak mam teraz nastrój o tej porze roku na, na klasyków. Chciałem dzisiaj sięgnąć do jednej z wielkich książek rozwoju osobistego, mianowicie do Stephena Coveya i jego siedmiu nawyków skutecznego. Działania. Książka, do której warto wracać i można wracać przez całe życie. Podobnie jak do maksimum osiągnięć Briana Tracy, na przykład, czy do zobaczenia na szczycie Ziga Zieglara. Chciałem Wam przeczytać, bo słynne hasło z tej książki to jest zaczynać z obrazem zakończenia w głowie, prawda? Stąd chciałem właśnie sięgnąć do tego tematu, mianowicie wizualizacji. I afirmacji, i wykorzystywania prawej półkuli mózgu, tej odpowiedzialnej za wyobrażenia, za emocje, za obrazy, kolory, itd., i wykorzystywania tej prawej półkuli do utrzymywania właściwego kierunku w życiu. Posłuchajcie zresztą, jak to pięknie opisuje tutaj Steven Covey. Kierowanie sobą nie jest pojedynczym doświadczeniem. No właśnie, nie zaczyna się i nie kończy na spisaniu posłannictwa życiowego. Jest to raczej, raczej proces, w którym wciąż utrzymujesz swoje wyobrażenia i wartości przed sobą i próbujesz zgrać z nimi życie. Ja myślę, że to jest w ogóle taka szersza odpowiedź na pytanie, co daje rozwój osobisty. Trudno powiedzieć, że to jest jakaś jedna rzecz, albo powiedzieć, co ci dają te wszystkie książki. Trudno nazwać, podać kilka spraw, bo to jest proces, w którym się jest, prawda? W którym się powtarza raz za razem, dzień po dniu, pewne działania utrzymujące nas na właściwym kursie, więc posłuchajmy dalej. Bardzo przyda Ci się w tych codziennych wysiłkach, w tym dniu po, dzień po dniu, prawa półkula, która pomoże Ci wdrożyć w życie Twoją misję. Jest to kolejne zastosowanie, właśnie początku z wizją końca. Wróćmy do przytaczanego już tutaj przykładu. Załóżmy, że szczerze kocham swoje dzieci. Powiedzmy, iż miłość tę uznałem za jedną z podstawowych wartości mojej misji życiowej. Jednak w codziennym życiu reaguję przesadnie silnie. Nie tak, jakbym sobie tego życzył. Mogę użyć tu wizualizacyjnych zdolności prawej półkuli mózgu, by napisać afirmację, która pomoże mi postępować bardziej zgodnie z moimi wartościami. Dobra afirmacja zawiera pięć podstawowych elementów. Posłuchajcie. Jest osobista, pozytywna, utrzymana w czasie teraźniejszym, jest wyobrażeniem zachowania i ma silne zabarwienie emocjonalne. Zatem mogę napisać na przykład coś takiego. Bardzo się cieszę, emocje, że kiedy moje dzieci nie zachowują się dobrze, zachowanie, ja sam. Osobiste, reaguje, czas teraźniejszy, mądrze, z miłością, stanowczością i samokontrolą. Pozytywne. Potem wyobrażam to sobie. Codziennie po chwili odprężenia dla ciała i umysłu myślę o sytuacjach, w których moje dzieci mogą się źle zachować. Wyobrażam to sobie z wszelkimi szczegółami. Czuję tkaninę fotela, w którym mógłbym siedzieć, podłogę pod nogami. Sweter, który mam na sobie. Widzę sukienkę mojej córki, wyraz jej twarzy. Im wyraźniej i bardziej sugestywnie wyobrażę sobie szczegóły, im głębiej to poczuję, tym bardziej realne będzie to przeżycie. Prawa półkula, obrazy, kolory, dotyk i tak dalej. Zatem wyobrażam sobie, że córka robi to, co normalnie wyprowadza mnie z równowagi. Powodując niekontrolowane reakcje. Jednak tym razem, zamiast typowej reakcji, widzę, jak zachowuję się z miłością, mocą i samokontrolą, tak jak to ująłem w afirmacji. Mogę stworzyć program czy też scenariusz harmonizujący z moimi najgłębszymi wartościami, z deklaracją własnej misji. Gdy to zrobię z dnia na dzień, będę się zmieniać. Zamiast grać według scenariuszy danych mi przez rodziców, społeczeństwo, środowisko czy genetykę, wcielać będę w życie własny scenariusz uwzględniający moją osobistą hierarchię wartości. Ach, piękny fragment. Dużo tutaj o wewnętrznej sile, prawda? O samokontroli, o kierowaniu się własnymi wartościami. Oczywiście jak zwykle czytam to również sobie, nie tylko Wam. Bardzo się cieszę, że, że ten fragment właśnie przyszedł do mnie z tej książki. Ciekawe, co ty sobie wy, mógłbyś wyobrazić, prawda? W sytuacji, w której reagujesz zwykle nie tak, jak trzeba na czyjeś zachowanie. Każdy z nas ma na pewno kogoś takiego i takie zachowanie, które. Podważa nasze najgłębsze wartości, więc wywołuje nasze zdenerwowanie, gniew, może nadmierne reakcje, a nie chcielibyśmy tak reagować więc wielkie wyzwanie. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak nie reagujemy przesadnie na takie bodźce, na taką osobę, czy takie jej zachowanie, prawda? Nie tyle na osobę, ile na konkretne zachowanie tej osoby. No bo umówmy się, najczęściej. Mamy tu na myśli kogoś bardzo bliskiego sobie, prawda? Zachowania tych osób mogą na nas wpływać najbardziej emocjonalnie i poruszająco. Myślę, że bardzo ciekawe zadanie nam rzuca Steven Koway na ten tydzień i nie tylko na ten tydzień, ale pomyślmy o tym, jak chcielibyśmy, aby ta sytuacja przebiegała, tak? Jak chcielibyśmy się Zachować. Może macie jakieś swoje doświadczenia, opiszcie je w komentarzach. Bardzo proszę, napisz coś w komentarzu pod tą audio-inspiracją. Jak zawsze, jeśli masz komuś przekazać to, co przed chwilą wam przekazałem, bardzo proszę. Audio-inspiracje do tego służą. Udostępniaj, wysyłaj, zapraszaj kolejnych na, na nasze kanały. Zawsze w poniedziałki i piątki o 8.45 mamy tutaj. Kolejne premiery. Już mam kilka pomysłów na, na następne odcinki, oczywiście. I kolejna taka książka, magnum opus, autora, którego jeszcze nie czytaliśmy, już leży gdzieś tam przygotowana z zaznaczonym fragmentem. Także jeśli jesteś ciekaw, kto to i co to, to może poczekaj do kolejnego poniedziałku, bo w piątki zwykle staram się jakieś opowieści, a w poniedziałek coś konkretnego. Tak jak dzisiaj z książki Stevena Covey'a, słynnej. 7 nawyków skutecznego działania. Jest też w wersji audio. Nagrywa mój dobry kolega Ireneusz Załóg, z którym razem prowadzimy jedno studio. Dobrze, nagadałem się, ale teraz z energią w nowy tydzień Was posyłam i spróbujmy wyobrażać sobie w tym tygodniu, jak chcielibyśmy się zachowywać w określonych sytuacjach. No, ciekawe, jak nam się uda. Powodzenia, do zobaczenia, do piątku. Cześć.